Opowiedzcie o pięknej księżniczce Pepie i Sir George'u. I o kucharzu, który robi najsmaczniejsze torty. Mama, tata i dziadek Świnka wciąż czekają na kolację. Zobaczę, co zatrzymało babcię Świnkę. Chcę jeszcze jedną bajkę. Niegrzeczna babcia Świnka, miałaś ich nie budzić. Obiecuję, że uśniemy, jeżeli dziadek Świnka dokończy bajeczkę. Znam świetne zakończenie bajki, babciu Świnko. Możesz zejść na dół, a ja zaraz przyjdę. Jest chłopiec z łodygą fasoli, piękna księżniczka, odważny rycerz i kucharz, który robi pyszne jedzenie. Tak, po zjedzeniu pysznej kolacji wszyscy poszli spać i koniec. Ale szybko wstali, bo zjawił się czarodziej. Czarodziej? Tak, czarodziej. I dał wielkie przedstawienie magicznych sztuczek. A, no i? Potem zjawił się okropny smok. Babcia, mama i tata Świnka wciąż nie mogą zjeść kolacji. Ta bajeczka wydaje się nie mieć końca. Jestem ekspertem od bajeczek na dobranoc. Bardzo szybko ich uśpię. Pepo, George'u, marsz do łóżek. Ale dziadek nie skończył opowiadać nam bajeczki, tatusiu. Ja dokończę opowiadanie. Będę na dole za minutę. No tak, jest chłopiec, fasola, zamek, piękna księżniczka, dzielny rycerz, kucharz, czarodziej i bardzo groźny smok. No i bardzo głodny król. Wszyscy zjedli pyszny obiad i żyli długo i szczęśliwie. Może dorzucić więcej węgla. Trzeba jeszcze podmuchać. A może wrzucić więcej rozpałki. Tak, teraz możemy czekać na ogień. Jak długo będziemy czekać? O, to może trwać bardzo długo. Ja czekam już od dawna. Ile już pożarów pani ugasiła, pani królik? Żadnego. Ani jednego pożaru. Ale trzeba być gotowym. Dzwoni telefon pożarowy. Możesz odebrać, Pepo. To pewnie znowu dzwoni twój tatuś. Dobrze. Halo, straż pożarna. Witaj, Pepo. Tatusiu, to znowu ty. Jesteś niegrzeczny. Ten telefon jest tylko do pożarów. Poproś panią królik do telefonu. Dziękuję ci. Tata chce z panią rozmawiać. Witaj, tato Świnko. Tego telefonu używa się tylko w razie pożaru. Pożar! 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 Wielkie niebo! Grill taty Świnki jest cały w płomieniu. Mamusie, na ratunek! Skaczcie! Nadjeżdża straż pożarna. Odsuńcie się, tatusiowie. Mamo psie, proszę włączyć wodę. Tak jest, włączam. Pożar ugaszony. Ura! Dziękujemy, pani królik. Nie ma sprawy. To przecież moja praca. Straż pożarna wszystkich mamuś. A teraz, skoro pani królik zalała nam cały ogród wodą, możemy wszyscy poskakać w kałużach z błotkiem. Czy wszyscy gotowi do wyjazdu na wakacje? Tak, mamo Świnko. No to w drogę. Jedziemy na wakacje, tatuś wiezie nas. Ta mapa jest troszkę niejasna. Tato, chyba się nie zgubimy. Nie martw się, Pepo. Jestem ekspertem w czytaniu map. O, to trochę dziwne. Zgubiliśmy się? Tak. Nadjechał Dany pies z dziadkiem. Witaj, Pepo. Witaj, Dany. Zgubiliśmy się. Jak to? Nawigacja nie działa? Nawigacja? Prowadzisz bardzo nowoczesny samochód, który ma wiele udogodnień. Nawigację włącza się tutaj. O!
Witajcie w samochodzie przyszłości. A, to uruchamiamy tym przyciskiem. Gdzie dzisiaj jedziemy? Auto kempingowe? Mówi! Sprytne, prawda? Nawigacja pomoże wam znaleźć drogę! A skąd będzie wiedziała, dokąd chcemy jechać? Powiecie jej! O, witaj samochodzie kempingowy! Witaj! Jedziemy na wakacje. Powiesz nam, jak jechać? Kontynuujcie jazdę prosto tą drogą. Dziękujemy za pomoc, dziadku psie. Nie ma za co! Udanych wakacji! Jedziemy na wakacje, tata wiezie nas. Niebezpieczeństwo. Uwaga, niski poziom oleju. Co to jest olej? Olej sprawia, że silnik dobrze pracuje. Czy olej nam się zaraz skończy? Nie, takie komunikaty pojawiają się dużo wcześniej. Brak oleju. Niestety, Ryczardzie, nie wyciągnę jej. Jest za głęboko. Mamo! Przykro mi, nie umiem nurkować. Wiesz, George, nawet ja nie potrafię nurkować. Potrzymasz moje okulary, mamusiu? Proszę bardzo. Wspaniale, tato Świnko. Naprawdę całkiem nieźle mi idzie to nurkowanie. O. Ja i Rebeka chciałybyśmy poskakać. Czy możemy teraz iść na trampolinę? O nie, Pepo. Jesteście na to jeszcze za małe. O. Nie martwcie się. Popatrzcie, jak ja skaczę. Chłopta, statuś. Za dużo ważysz, żeby skakać. Nonsens. Wygrałem puchar w skokach, gdy byłem młodszy. To było bardzo dawno temu, tatusiu Świnko. Na szczęście cały czas utrzymuję doskonałą formę. Potrzymasz mi okulary, mamusiu? Będziecie mieli lepszy widok, jeżeli staniecie bliżej. Bądź ostrożny i nie pochlap nas wodą. Na pewno was nie pochlapię, Peppo. Ta jest dla mnie za niska. Bądź ostrożny, tato Świnko. Tak, nie ochlap nas, tato. Nie martw się, Peppo. Czy na pewno trafisz do basenu, tato? Ja daję kapelusz, a George podarował piłeczkę. A to co tatuś ma oddać? Już wiem, nasz telewizor. Telewizora nie. Cóż, niech pomyślę. Już wiem. Aromatyczne papucie. Nie, za aromatyczne. Już wiem. Stary fotel tatusia. Ale to jest antyk. A co to znaczy antyk? Antyk to coś bardzo starego i cennego. Ach, znalazłeś go na śmietniku, tato Świnko. To rupieć. Będzie bardzo cenny, kiedy go naprawię. Powtarzasz to od wieków, tato Świnko. Już wiem. Oddam skarpetki, które zrobiła dla mnie babcia Świnka. Dobrze. Przyszłam po rzeczy na wyprzedaż, staroci. Tutaj są. Dziękuję. Może weźmie pani stary fotel? O, ale hojnie. Do widzenia. Do widzenia. Mamo, oddałaś stary fotel tatusia. Nic nie mów, to nie zauważy. Nadszedł dzień wyprzedaży. Witaj. Witam, pani królik. Pepo, co z tym fotelem? To straszny śmieć, ale zawsze można napalić nim w kominku. Przecież to jest antyk. Serio? Tatuś mówił, że jest wart mnóstwo pieniędzy. Nigdy nie wiadomo. Lepiej podwyższę cenę. Pa! Witam wszystkich. Witaj, Pepo. Co wystawiłaś, Suzy? Sprzedaję mój strój pielęgniarski. Ja balonik z papugą. Sprzedaję moją małpkę. Och, będę tęskniła.
biegła za moim pajacem. O, to bardzo gęsta mgła. Niczego nie widać. Może powinniśmy wrócić do domu? Tak. Na plac zabaw wybierzemy się kiedy indziej. O! Jest za duża mgła i nie można znaleźć placu zabaw. Dlatego George i Peppa muszą wracać do domu. Ojej, ale jak trafić do domu? Zgubiliśmy się, tato Świnko? Nie martwcie się. Doskonale wiem, gdzie jesteśmy. Tędy. To... Skąd tu to drzewo? Tata Świnka wszedł na drzewo. Wszystko w porządku, tato Świnko? Tak, w porządku. Tędy! Tato Świnko, czy wiesz, dokąd idziesz? Oczywiście, że wiem. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek znajdziemy nasz dom. Znajdziemy na pewno, Peppo. Jesteśmy w naszym ogródku. O, widzę kaczki. Witam, pani kaczko. Nie może pani znaleźć swojego domu? My też nie. Wiem, gdzie jest nasz dom. Zaraz tam dojdziemy. Do zobaczenia, kaczki. Powodzenia w szukaniu stawu. Oj! O! Tata Świnka znalazł staw. Udało się. Tak. Odnalazłem staw. Tato, pani kaczka jest ci bardzo wdzięczna. Nie ma za co, pani kaczko. Tak, szukamy naszego domu. Jestem pewien, że to tam. Halo? Czy słyszeliście coś? Tak, wydaje mi się, że ktoś powiedział... Halo? To mama królik z Rebeką i Richardem. Witaj, Peppo. Zgubiliśmy się. Mówi dziadek pies. Pomocy! Nasz samochód się zepsuł. Dany, wzywają nas do awarii samochodu. Juhu! Ho, 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 na ratunek! Na ratunek! O, jest Dany i dziadek pies. Hurra! Dziadek pies wie wszystko o samochodach. To coś poważnego? Nie, po prostu skończyła się benzyna. Co mamy zrobić? Mam mnóstwo benzyny w moim warsztacie. Podholuję was tam. Dziadek pies holuje samochód Pepy do swojego warsztatu. Dziadek pies napełnia bak benzyną. Dziękuję, dziadku psie. Do warsztatu przyjechała też Suzy owca z mamusią. Witaj, Peppo. Witaj, Suzy. Skończyła nam się benzyna. Dziadek pies udzielił nam pomocy. O, to niesamowite. Do zobaczenia. Do zobaczenia. O nie, wjechałyśmy na gwóźdź, koło zepsute. Czy dziadek pies będzie musiał ratować i nas? Tak, córeczko! Mówi dziadek pies. Rozumiem. Spokojnie, mamo owco, już jadę. Na ratunek! Czy mogę z wami jechać? Zapraszam, Peppo. Na ratunek! Na ratunek! Witaj, Suzy. Przyjechaliśmy cię uratować. Hurra! George znalazł okulary Pedra. Głuptas, George. Proszę bardzo. Dziękuję. Pedro, dlaczego chodzisz w okularach? Bo muszę. Tak powiedział mój okulista. Co to jest okulista? Mój tatuś jest okulistą. Może zbadać, czy dobrze widzisz. Jak? Zagląda ci do środka głowy? Robi badanie oczu. Zrobi ci takie badanie? Tak, zrób mi badanie. Dobrze. To ciekawe. Zamknij jedno oko i powiedz mi, co widzisz. Teraz widzę George'a. Zamknij oboje oczu. A teraz nic nie widzę.
Niczego nie widzi. To bardzo interesujące. Myślę, że potrzebujesz okularów. O, naprawdę? Tak. Pedro, wracamy! Pa, pa, Pedro! Hej! Pa! Mamo, potrzebuję okularów. Co? Pedro zrobił mi badanie. Potrzebuję okularów. Masz zdrowe oczy, Pepo. Nie, mamo. Kiedy zamknęłam oczy, zupełnie nic nie widziałam. Przecież nikt nic nie widzi, jak ma zamknięte oczy. O! Co to za historia z tymi okularami? Pedro wie naprawdę wszystko o okularach, bo jego tatuś jest okulistą. Dobrze, Pepo. Jutro zaprowadzę cię na badanie okulistyczne. No to chodźmy. George, ty też chcesz iść na badanie? Nie. Wiem, jak nauczyć George'a robić bańki. Umocz patyczek w płynie. Unieś do góry i machaj wokoło. Mam bańki! Jak będziesz biegał, będą większe. Czekajcie na mnie! George świetnie się bawi, puszczając bańki, a Peppa rozbijając je. Uwielbiam bańki! Ojej, skończył się płyn do puszczania baniek. Tato! Mamo! Skończył się płyn bąbelkowy. Nie martw się, Peppo. Mam pewien pomysł. Mamo Świnko, przynieś mi proszę wiadro. Tak, tato Świnko. Peppo, przynieś mydło. Tak, tato Świnko. George'u, znajdź moją rakietę tenisową. Wiadro, mydło, rakieta do tenisa. Co tatuś Świnka kombinuje? Najpierw bierzemy wodę. Teraz mydło. A teraz poproszę rakietę. Dziękuję. Teraz patrzcie. Tata Świnka zrobił ogromną bańkę. Biegnijcie wszyscy. Ostrożnie, tato Świnko, nie poślizgnij się. Nic mi się nie stało. Oj. Każdy z nas ma swój wieszak. Ten jest dla ciebie, Emily. Emily wiesza płaszczyk na wieszaczku, który wskazała Peppa. Powiedz, Emily, co chciałabyś dzisiaj robić? Malować, lepić czy układać klocki? Nie jestem pewna. Może budować z klocków? A wy co wybieracie? Malowanie, lepienie czy klocki? A niech to. Budowanie to dzisiaj zabawa dnia. Każde z dzieci chce pomagać Emily. Emily, trzeba wziąć klocek i postawić go na drugim. O tak. Lepiej jest układać jeden koło drugiego. Nie, tak stawiaj, Emily. Tak jest lepiej, Emily. Emily, rób tak. Rozumiem, że bardzo chcecie pomóc, ale może Emily pokaże, jak ona układa klocki? Nie jestem pewna, ale robię to chyba tak. Emily jest mistrzynią w układaniu klocków. Czas na zabawę w ogrodzie. Czy chcesz wyjść ze wszystkimi dziećmi do ogrodu? Tak, chętnie. Pokażecie, Emily, gdzie się bawicie. Tak, pani Gazelo. O tej porze Peppa z przyjaciółmi bawi się w przedszkolnym ogrodzie. Nie złapiesz mnie! Co za hałas? Sprawdźmy, kto głośniej krzyknie. Dobrze, ja zaczynam. Squeak, squeak. To było dość głośne. Teraz kolejna Zoe zebra. Lody, lody!
To pani królik, lodziarka. Witaj, mamo świnko. Witam, pani królik. Cztery lody, poproszę. Dziękuję, pani królik. George, zapomniałeś zamknąć drzwi. Polly może wylecieć na zewnątrz. Nie martw się, Pepo. Polly na pewno jest w środku. Nie ma jej tutaj. O. Straciliśmy Polly. Dziadek i babcia świnka będą bardzo smutni. A może znajdziemy ją w ogrodzie? Spójrzcie, co to? Co mamusia świnka zobaczyła w ogrodzie? To Polly! Hurra! Hurra! Tatusiu, czy uda się nam ściągnąć Polly z drzewa? Nie martw się, Pepo. Uratuję Polly. Chodź tu, Polly. Masz ochotę na filiżankę herbaty? O nie, Polly poleciała jeszcze wyżej. Ojejku. Uważaj, tatusiu. Nie spadnij z tego drzewa jak ostatnim razem. Nie martw się, Pepo. Będę bardzo ostrożny. Chodź tu, Polly. Ziarenka! Ciekawe, gdzie pobiegł George. George przyniósł karmę Polly. Polly uwielbia jeść ziarenka. George'owi udało się ściągnąć Polly z drzewa. Hurra! Co to za dźwięk? Telefon komórkowy tatusia zaczął dzwonić. Co? Halo? O, babcia świnka. Witaj, tato świnko. Mogę rozmawiać z Polly? Co za wspaniały piknik. Czy ja i George możemy odejść od stołu i pobawić się z Zoe? Tak, Pepo. Wiesz, Zoe, mam ze sobą Teddy'ego. A ja wzięłam małpkę. O. Dinosaur! Mam także zestaw piknikowy. Pobawmy się w piknik. O, są kaczki. Pojawiają się za każdym razem, gdy tu przyjeżdżamy. Udawajmy, że pijemy sok pomarańczowy. I że zjadamy przepyszne ciasteczko. Ten tort na niby jest naprawdę smaczny. No tak, kaczki nie jedzą niby ciasta. No cóż, to znaczy, że będzie więcej dla Teddy'ego, pana dinozaura i małpki. Przepyszne. Małpka mówi, że to najlepszy tort, jaki jadła. Peppa, George, czas do domu. Papa, Zoe. Papa. Wszyscy gotowi? Tak, tato świnko. My też musimy wracać, Zoe. Tak, tatusiu. Kubeczki, talerze, małpka, Teddy. O nie, Peppa zostawiła Teddy'ego. Peppa znowu zapomniała Teddy'ego. Cała rodzina Peppy dojechała do domu. Koniec jeżdżenia na dziś. Marzę, żeby wygodnie usiąść i nic nie robić. Pooglądać Teddy, trochę... zapomniałam Teddy'ego. O, Pepo, teraz tata znowu będzie musiał jechać taki kawał drogi. Tak, oczywiście. To pan zebrał listonosz. A teraz znowu schodzi na dół. Gotowe. Możecie już wejść do środka. Na stole brakuje jednej rzeczy. Wiecie, której? Pan dinozaur jest. Mała rybka też. Pajac. To czego brakuje? Teddy'ego. Zgadza się. Teddy zniknął. Zgadliście, Pepo i George'u. To było dla nas bardzo łatwe, bo jesteśmy detektywami. O, ale to tylko połowa zagadki. Gdzie w takim razie jest Teddy? O, nie wiemy. Co to takiego jest na podłodze? To okruszki ciasta. Dzięki szkłu powiększającemu małe okruszki widać doskonale. Ciekawe, czy twój Teddy lubi jeść ciasto. Okruszki prowadzą nas na schody. Teddy bardzo lubi jeść ciasto. Okruszki prowadzą do sypialni George'a i Peppy. O, dalej nie ma okruszków. Jak znaleźć
znajdziemy Teddy'ego? Zadawajcie mi pytania, a ja będę odpowiadał tylko tak lub nie. Dobrze. Czy Teddy jest w tym pokoju? Tak. Czy Teddy jest w łóżku George'a? Nie. Czy Teddy jest gdzieś wysoko? Tak. Teddy jest w moim łóżku. Hurra! Zagadka została rozwiązana. Nadal chcesz być detektywem, gdy dorośniesz, Peppo? Praca detektywa jest bardzo trudna. Następnym razem to ja chcę wymyślić bardzo trudną zagadkę, tak jak ty, tatusiu. Richard też nie lubi się dzielić. Co się stało? O co ten płacz? George i Richard nie umieją się razem bawić i zawsze płaczą. Są jeszcze za mali na wspólną zabawę. Może wy ich nauczycie, jak się razem bawić? Dobrze. Pokażemy im, jak się robi babki z piasku. Dobry pomysł. Chodźmy do piaskownicy. George i Richard uwielbiają piaskownicę. George, Richardzie, dzisiaj wszyscy razem będziemy robili babki z piasku. Najpierw napełnimy wiaderka piaskiem. Potem odwrócimy wiaderko do góry dnem i trochę postukamy. Teraz podniesiemy wiaderko. No i gotowe! Richard zrobił pierwszą babkę. Mam babkę! George też zrobił babkę. Widzicie? Wspólna zabawa jest przyjemna. Ojej, zabawa nie skończyła się najlepiej. To wszystko wina Richarda. Zepsuł George'owi jego babkę z piasku. Twój brat pierwszy zepsuł babkę z piasku Richarda. No, no. Powinniście dawać George'owi i Richardowi przykład, jak można się razem ładnie bawić. To prawda. Jesteśmy duże. A George i Richard są jeszcze za mali, żeby mogli się razem bawić. Mam pewien pomysł. George, co najbardziej lubisz robić na placu zabaw? Bojo, bojo! Bojo, bojo! George najbardziej lubi huśtawki. Bojo, bojo! Pa, pa, małe ptaszki. Idziemy zrobić stracha na wróble. To jest szopa w ogródku dziadka świnki. Tutaj znajdziemy wszystko do zrobienia stracha na wróble. Najpierw potrzebne nam są dwa patyki i sznurek. Poszukajmy ich. Peppa znalazła patyki. George znalazł sznurek. Dobrze. Zwiążę patyki sznurkiem, a potem zrobię tułów. Babcia znalazła trochę słomy i stary worek. Świetnie. Włożę słomę do worka i zrobimy z tego głowę. Nasz strach potrzebuje jakiegoś ubrania. Przyniosłam stare ubrania. Wow. George znalazł sukienkę. Nie, George. Pan strach na wróble nie chce się ubierać w sukienki. Peppa znalazła płaszcz. Doskonale, Peppo. George znalazł kapelusz. Znakomicie, George. Pan strach powinien mieć twarz. Zgadza się. Czy chcecie, dzieci, dorysować mu buzię? O tak. George maluje nos i oczy, a Peppa usta. Fantastycznie. Pan strach jest gotowy. Hurra! Małe ptaszki wydziobują nasiona kwiatów z ogródka dziadka. Patrzcie, ptaszki wróciły. Nie szkodzi, Peppo. Strach na wróble wypłoszy je na dobre.